spotykamy się, myślę, że w dobry dzień to jest tutaj w ogóle dla Polski, dla poetów łomińskiego. Chcieliśmy Państwu zaprezentować dobre informacje. Otóż stopa bezrobocia, tak jak Państwo widzicie, na dzień dzisiejszy w powiecie wołomińskim to jest 6,3, a nawet 6,2, bo mieliśmy przed chwileczką pani urzędniczka przybiegła, która po prostu zaktualizowała tą informację, że jest 6,2. Jest to najniższy wskaźnik w historii naszego powiatu. Ale skąd też nasze spotkanie dzisiejsze? Otóż, szanowni państwo, Donald Tusk, kiedy był premierem, to pamiętamy, jakie bezrobocie było w powiecie wołomińskim. Tu pod tym urzędem były kolejki osób do rejestracji w Urzędzie Pracy. Ta grafika, którą tutaj państwo widzicie, Donald Tusk znaczy bezrobocie, ale ja myślę, że można by było powiedzieć więcej. To po prostu były premier polskiej biedy tak naprawdę i bezrobocia, ponieważ tak jak widzicie Państwo, stopa bezrobocia za czasów właśnie tego premiera Donalda Tuska wynosiła w powiecie wołomińskim blisko 18%. I chcąc odnieść się do medialnych wypowiedzi, czy też medialnej sprawy pozwu Koalicji Obywatelskiej tutaj wobec Prawa i Sprawiedliwości o przeinaczeniu faktów, mam na myśli 15-procentowe bezrobocie, które pojawiło się w przestrzeni, a faktycznie było 14,4, to proszę Państwa, no widzimy, z kim mamy do czynienia. No, osoba, która tutaj jakby odwołuje się od tego, że to bezrobocie za jego czasów jednak było niższe. No to takie widzimy, jakie było niższe, gdzie w Wołominie to było blisko 18%, szanowni Państwo. I myślę, że to podsumowuje wszystko. Platforma Obywatelska, Donald Tusk z każdym dniem, z każdą sprawą pogrążają się coraz bardziej, jeśli chodzi o jakiekolwiek działania tutaj na rzecz powiatu wołomińskiego, Wołomina. Ja nie widziałem tutaj posłów Platformy ani koalicji przez całą tą kadencję. Dopiero teraz, przed wyborami, na miesiąc pojawiają się niektórzy, którzy improwizują jakieś swoje działania. A jedno wiemy, no jeżeli, nie daj Boże, sytuacja by była taka, że ten pan wróciłby do władzy, to biada nam wszystkim po prostu, bo nieudolność rządu Donalda Tuska i całej Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej jest zatrważająca. Szanowni Państwo, pani dyrektor Urzędu Pracy jest z nami, ma grafikę, proszę zobaczyć, bezrobocie w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, a bezrobocie dzisiejsze to jest, tak jak wspomniałem, 6,3. Staramy się, aby to bezrobocie jeszcze było mniejsze. W całej Polsce to jest wskaźnik nawet niższy, bo nawet nieco powyżej 5%. Wołomin, tutaj powiat wołomiński, ale my jesteśmy w Wołominie, to tak naprawdę bliskość Warszawy. Stąd też u nas odrobinę wyższy wskaźnik, bo dużo osób dojeżdża do Warszawy, jest duża aglomeracja, więc stąd też to bezrobocie minimalnie wyższe. Ale szanowni Państwo, te liczby mówią samo za siebie. Mamy czas dobrej zmiany, mamy czas naprawdę dobrej pasy, to jeśli chodzi o inwestycje, o edukację, o sprawy związane z pomocą społeczną, z ochroną zdrowia i przede wszystkim Polacy dzisiaj, mieszkańcy mojego powiatu mają pracę, nie narzekają. Tutaj przed tym urzędem, jak Państwo widzą, nie ma już kolejek, tak jak to było jeszcze parę lat temu. Dzisiaj pani dyrektor prowadzi swoją działalność opartą o wsparcie dla przedsiębiorców, dla osób, które chcą się rozwijać, które mają pomysły, które są innowacyjne. To pieniądze rządowe, które kierujemy właśnie do przedsiębiorców. Ponad 100 milionów złotych przekazaliśmy przedsiębiorcom w czasie pandemii w ramach programów pomocowych. Tak więc ja ze swojej strony chciałem tylko przekazać, proszę Państwa, tą informację. Mamy konkretne przykłady, konkretne to są fakty. A jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć, bo jeśli chodzi o stopę bezrobocia, Donald Tusk, kiedy obejmował rządy, obiecywał 3 razy 15, więc te 15 za nim się ciągnie, więc jak widać podniósł podatki z 22% na 23%, a nie wprowadził żadnych 3 razy 15. Natomiast stopa bezrobocia, tak jak wspomniałem, to jest blisko 18%, jeśli chodzi o naszego byłego tutaj premiera Donalda Tuska, za którego rządów kwitło bezrobocie i ubóstwo w kraju. Dziękuję bardzo.